Cześć! Gdy reżyser ma pomysł na swój film i idzie szukać producenta, powinien przygotować coś w rodzaju jedno dwuzdaniowego streszczenia fabuły. Nazywać się to logline fachowo. I polega na tym, żeby w jednym dwóch zdaniach zarysować problematykę filmu. O czym ten film jest? I nie jest to proste, ale każdy dobry film czy serial ma taki logline. Można z, tego, z takiego filmu czy serialu stworzyć taki logline interesujący. Który spowoduje, że producent sobie pomyśli: O kurczę, to będzie fajne, zróbmy to. Chciałbym poznać szerszy scenariusz. W przypadku Wonder Woman 1984 mam wrażenie, że takiego jedno-dwuzdaniowego zachęcenia w ogóle by się stworzyć nie dało, bo jest to film o wszystkim, ale równocześnie o niczym każdy film powinien mieć jakiś motyw przewodni, oś y, fabularną, która prowadzi całą historię do przodu I, i nie trzeba się tutaj wnosić na jakieś wyżyny filozofii, scenariusz opisarstwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę filmy o superbohaterach, no to możemy mieć po prostu walkę dobra ze złem, możemy mieć potyczki gigantycznych bestii jak w Godzilla czy Pacific Rim, możemy mieć przemianę bohatera, zdobywanie superzdolności i radzenie sobie z nową odpowiedzialnością, możemy mieć jakąś relację między bohaterami opartą na miłości czy na nienawiści y, i tak Dalej, no do wyboru do koloru, są to klisze, ale każdą z nich można zrealizować dobrze. Wiele filmów o superbohaterach jest opartych na te klisze i po prostu, jeśli są zrobione efektownie, dynamicznie, przyciągają widza, no to cel osiągnięty. Dodajmy do tego świetny efekt specjalny, efekty komputerowe i tak dalej. Mamy hit. Wonder Woman 1984 jest filmem, który jest pozbawiony duszy. Jest to film, który. Nie posiada żadnego konkretnego motywu przewodniego, rozbudowanego. Jest to film, który stara się złapać wiele srok za ogon i żadnej nie łapie na tyle mocno, żeby się z tego cieszyć. Jest to film okropnie chaotycznie poprowadzony. Obejrzałem te dwie godziny i tak naprawdę zastanawiałem się, o co w tym chodziło. Właściwie co autorka chciała nam przekazać. Co ten film chciał opowiedzieć? Nie mamy ani ciekawych scen akcji, ani interesującego złoczyńcy. Nie mamy interesującej relacji ymm, między bohaterami. Tak naprawdę nie ma tu nic ciekawego, a to co jest, zostało zrealizowane słabo. No bo popatrzcie się, jeśli przejdziemy sobie przez różne motywy właśnie w tym filmie. Zacznijmy od klasyki, sceny akcji Sceny akcji są może trzy. Pierwsza scena akcji, która jest przedstawiona w sklepie, w galerii handlowej, jest według mnie żenująco słaba. E, starała się troszkę równocześnie wprowadzić tą estetykę lat 80., czyli łączenie sceny akcji z barwną, kiczowatą estetyką lat 80., -tych. to się w ogóle według mnie nie sprawdziło i szczerze mówiąc, bardziej się czułem zażenowany oglądając to niż e, zaintrygowany, zainteresowany, no ale mniejsza z tym. Pierwsza scena akcji, e, nieważne. Mamy drugą scenę akcji w... Na Pustyni, gdzie samochody latają w powietrzu, Wonder Woman też lata w powietrzu i się dzieją rzeczy, i okej, okay, to jest jakby najbliższe temu, jakbym sobie wyobrażał scenę akcji z Wonder Woman, chociaż tam wyraźnie widać, że kuleją efekty komputerowe, tak jakby budżet był troszkę niewystarczający. No ale dobra, mamy tą drugą scenę akcji. No i trzecia scena akcji, tak naprawdę wieńcząca cały film: potycze, potyczka z tą kocicą, e, która jest brzydka, ciemna. Mało efektowna, nieinteresująca, więc na cały film mamy z grubsza trzy sceny akcji, które nie prezentują w ogóle wysokiego poziomu, do którego nas mogłyby filmy o superbohaterach przyzwyczaić. No ale dobra, powiedzmy, że nie stoi ten film z scenami akcji. Może tak być. No to przejdźmy sobie może do złoczyńcy. Czy złoczyńca jest tutaj postacią interesującą, charakterystyczną. No, charakterystyczną jest na pewno Maxwell Lord jest grany w wyjątkowo przerysowany sposób. Lekko ekscentrycznego, roztargnionego, trochę fight trochę takiego ciapowatego gościa, który bardzo chce osiągnąć sukces. Tak? Zdobywa kamień, który ma zdolność spełniania życzeń, i jego życzeniem jest to, aby stać się tym kamieniem, czyli posiadać zdolność spełniania życzeń. Działa to tak, że wchłania w siebie ten kamień i teraz każdy, kogo dotknie, może wypowiedzieć życzenie, ale gdy właśnie wypowiada to życzenie, to Maxwell Lord może coś od niego zabrać, może jakby wypowiedzieć własne życzenie. No i zaczyna chłopak szaleć. Domyślam się, że jego celem jest osiągnięcie sukcesu, ale w pewnym momencie dochodzi tu do jakiejś dziwnego fikołka logicznego, w którym zaczyna masowo prosić o życzenia, wszystkich możliwy, wszystkie możliwe osoby, które spotyka, i od nich wyciągać jak najwięcej różnych dziwnych rzeczy. Znaczy, w pewnym momencie zaczyna widz ja przynajmniej zacząłem tracić sens tego, do czego on zmierza. Jaki jest jego cel poza osiągnięciem bogactwa? No bo bogactwo już może osiągnąć dwoma, trzema życzeniami, tak? On brnie dalej, 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 dalej. Czy chce zapanować nad światem? Może, ale do czego to ma niby zmierzać? Prowadzany jest w pewnym momencie motyw przemiany ciała, to znaczy zaczyna się jego ciało ulegać degradacji. Oko mu krwawi, zaczynają mu wychodzić jakieś żyły, zaczyna się psuć. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale zaczyna się psuć. Im więcej tych życzeń spełnia, tym bardziej właśnie jego traci swoją energię życiową, swoją. Dlatego ostatecznie jego celem jest przejęcie energii życiowej od innych osób, które wypowiadają te życzenia. Gdzie to prowadzi? Nie wiem. W pewnym momencie miałem wrażenie, że on ulega degradacji, gdyż przejmuje nad nim kontrolę to złe bóstwo, które stworzyło artefakt. Bo natomiast pojawia się w filmie taki motyw, że. Artefakt został stworzony przez złego Boga, dlatego on na każde życzenie zabiera coś od nas, do czego zaraz dojdziemy. I w pewnym momencie miałem wrażenie, że może to złe bóstwo przejmuje nad nim kontrolę, nie? że jego ciało ulegnie rozkładowi i jak niczym larwa, i z niego wykluje się ten zły zły złoczyńca, tak? jakiś Bóg, który będzie chciał zniszczyć świat. Nie? Jak standard, klasyka, prawda? Ale myślałem, że to w, tym, w tą stronę idzie. Ale nie, tak jakby. Nie wiadomo, w którą stronę to idzie. Dlatego mam wrażenie, że twórcy wprowadzili kobietę, mm, Minerwę, która oczywiście też jest stworzona na bazie totalnej kliszy czyli mamy osobę zakompleksioną, mm, ciapowatą, która nie, nie czuje, że jest ładna, że jest seksowna, że ma jakąś siłę przebi prze przebicia, że coś potrafi. Więc jej życzeniem, gdy dotknęła taki kamień, było oczywiście stać się silną, mocną, seksowną, powabną, taką jak Wonder Woman. Ona jest tutaj kształtowana troszkę jak taki typowy złoczyńca w rozumieniu filmów superbohaterskich, więc ostatecznie staje się kotem. <laughs> nie wiem dlaczego, staje się kotem, i mamy tą ostatnią scenę akcji potyczki Wonder Woman z tym kotem, która jest realizowana mega słabo. Nic nie widać, brzydkie efekty komputerowe, no jest tragedia. No nieważne. W każdym razie została ona trochę tak wprowadzona, jakby na zastępstwo złoczyńcy. Tak, jakby twórcy mieli świadomość, że ten Maxwell Lord jest takim wesołym chłoptasiem, który nie do końca pasuje. Na typowego złoczyńcę, więc wprowadzimy kobietę, która się zamienia w kota i jest zła. Jest tutaj również poprowadzony osobny motyw, yy, fabularny, który mógłby być bardzo ciekawą osią, fundamentem opowieści. Mianowicie, Wonder Woman chce spotkać się na nowo ze swoim ukochanym Steveem, który oczywiście w poprzednim filmie umarł, więc jest to jakby teoretycznie niemożliwe. Yy, no ale że mamy kamień spełniający życzenia, no to Steve się pojawia, ale kosztem superzdolności naszej bohaterki. Czyli ona. Stopniowo zaczyna tracić swoje zdolności, swoje umiejętności, swoją magiczną moc. Sposób, w jaki Steve się pojawia, jest dość wątpliwy logicznie. Znaczy mamy sytuację, w której nagle do naszej bohaterki podchodzi jakiś typ, i okazuje się, że ten typ to właśnie Steve, który przejął kontrolę nad ciałem jakiejś tam osoby. I w pewnym momencie kamera wykonuje taki dziwny ruch, też nie dziwny, no ruch 360 stopni i nagle ten aktor, który wcześniej grał chłopa, zamienia się w Chris'a Pina, czyli aktora, który wcześniej grał Steve'a. <grym> Zatem moja reakcja jako widza na początku była taka, że wygląda na to, że ten kamień, spełniający życzenia, zamienił ten, ten, ten chłop, uległ metamorfozie i zamienił się w Steve'a. Jednak później okazuje się, że to nie do końca tak. Nadal jakby jest tam ten bazowy aktor, ten brunet, ale nasza bohaterka wyobraża go sobie jako Steve'a, swojego ukochanego, więc zostały, zostali zamienieni aktorzy, tak żeby widz też widział Chrisa Pyna. No jest to dość ciekawy zabieg logiczny i problem z nim jest taki, że dlaczego, jeśli ten kamień posiada zdolność spełniania życzeń, po prostu tego Steve'a nie sprowadził. W sensie, po co w ogóle ta metamorfoza, zamienianie jednej osoby w drugą? Jaki to ma sens? Każdy tak naprawdę może wypowiedzieć jakieś swoje życzenie, chwytając Maxwella Lorda i te życzenia są rozmaite. Ludzie, nie wiem, nagle pojawiają się atomówki, ludzie się duszą nawzajem, z ziemi mur jakiś się pojawia, odgradzający całe miasta. Jeśli kamień posiada takie zdolności, spełniania takich życzeń, to dlaczego nie mógł po prostu Steve'a wskrzesić i, wiecie, żeby ten Chris Pine się bazowo pojawił, jako wskrzeszona osoba. Po co ten, ten, ten logiczny kołowrotek z zastępowaniem ciała jakiejś innej osoby? Jedyne co to, do czego to prowadzi, to właśnie do jeszcze większego zamieszania. W każdym razie mamy tutaj rozpoczęty motyw dość ciekawy, który mógłby świetnie poprowadzić historię. Nadal klisze, ale klisze w miarę sensowne: czyli Utrata Mocy przez Wonder Woman, naszą bohaterkę. Tak bardzo pragnie, żeby ten Steve razem z nią został, że jest w stanie poświęcić swoje moce i musi jakoś uratować świat w inny sposób. Musi coś wymyślić, wykombinować. Więc mamy tutaj oklepany do bólu, ale całkiem interesujący motyw, który można by poprowadzić, jak ona sobie z tym radzi. Oczywiście film na element tracenia mocy przez Wonder Woman poświęca może kilka scen, kilka wizualnych scen, gdy nagle obrywa, leci jej krew, nie może skakać albo lasso przez chwilę jej przestaje działać i to jest wszystko. Film w ogóle nie poświęca czasu na tak istotną przemianę jak utrata mocy u superbohatera. Dosłownie jest to pokazane w kilku scenach, wiemy, że Wonder Woman traci swoją moc, wiemy, że jest troszkę mniej, mniej wytrzymała i gdzieś tam obrywa przez chwilę, ale to jest wszystko, absolutnie wszystko. W ogóle nie odkrywamy tego, na podłożu psychologicznym postaci. Ogromna szkoda, bo cała oś całego filmu mogłaby być tylko na tym oparta na jej przemianie, na jej walce psychologicznej, na, um, wiecie, na zarysowaniu jeszcze głębszym, na miłości między naszymi bohaterami, na ewentualnej stracie, do której to zmierza, gdyż nasza bohaterka musi się wyrzec oczywiście Steve, wyrzec tego życzenia, aby odzyskać swoje zdolności no jest to duże pole do popisu. Na cały film, na całe dwie godziny. A motyw, który jest tak interesujący, Mimo że jest klisze, ale nadal jest tak interesujący, został zarysowany w kilku scenach i zupełnie zapomniany. Rykoszetem trochę prowadzi to do sytuacji, w której w ogóle postać Chrisa Payne'a Stewa jest zbędna w tym filmie, znaczy on nic kompletnie nie wnosi. Przez to, że ten motyw, o którym wam opowiadałem, w żaden sposób nie jest eksplorowany w tym filmie, to równie dobrze Chrisa Payne'a w ogóle mogłoby tutaj nie być. Pojawia się razem z Wonder Woman, występuje w różnych scenach, biegają razem, latają i tak dalej, Ale to nic nie wnosi. Wisienką na torcie całego chaosu jest zakończenie, w którym Maxwell Lord łączy się przez Jakieś komunikacyjne cacka z całym światem, ze wszystkimi telewizorami. I dzięki tej technologii, jego cząsteczki mogą dotknąć wszystkich na ziemi. I dzięki temu każdy może wypowiadać swoje życzenie, i on może czerpać energię z każdych życzeń. Stoi w jakiejś poświacie, która się na niego świeci, i gada, i gada, i gada, i gada. I w ogóle cała, cała walka, walka wieńcząca film, jest oparta na gadaniu. Wonder Woman w jakiś sposób zawiązuje laso prawdy, wokół kostki Maxwella Lorda, i komunikując się z nim, <grym> przekonuje ludzi na całym świecie, żeby odrzucili te życzenia, żeby je zanegowali, i oni to robią. Film jako całość jest okropnie chaotyczny, okropnie niepoukładany. Brak tutaj motywu przewodniego. Te motywy, które są. Są poprowadzone strasznie szczątkowo. Sceny akcji słabe jest ich mało. Rozwoju bohatera tu praktycznie nie ma jest, zaznaczone, jest zaznaczony fajny motyw właśnie utraty swoich mocy i radzenia sobie z tym, ale sprowadzony do kilku pojedynczych scen. Złoczyńca praktycznie nie istnieje. Jego tak zwany wybaczcie dosadne słowo, przydupas, czyli ta kocica jest. Beznadziejna i słabo zrealizowana. Mam wrażenie, że może gdzieś tam ten film jakiś pomysł na siebie posiadał, ale on zniknął w nawale chaosu, nielogicznych decyzji. I mało konkretnych decyzji. Tutaj zabrakło fundamentu, na którym można by oprzeć wszystkie wydarzenia. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym filmie, co o nim sądzicie. Jest do obejrzenia na HBO Go od kilku dni w streamingu, więc bez problemu możecie sobie go sprawdzić i właśnie skonfrontować moją opinię z Waszym postrzeganiem tego filmu. Dzięki wielkie za uwagę. Mnie się nie podobał, a że dawno nie widziałem tak miałkiego i yy, wręcz neutralnego filmu superbohaterskiego, to stwierdziłem, że troszkę o nim poopowiadam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.